W imieniu klubu parlamentarnego Lewicy składam wniosek formalny o odroczenie obrad do czasu przedstawienia informacji przez premiera Morawieckiego i przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę o wynikach śledztwa w sprawie domniemanego przestępstwa popełnionego przez wiceministra rządu, ministra Łukasza Mejzę. To jest hańba, że polski Sejm będzie obradował w towarzystwie i z udziałem człowieka podejrzewanego o straszne rzeczy, o żerowanie na osobach chorych, umierających, niepełnosprawnych, bez wyjaśnienia i bez przedstawienia posłom informacji, czy te przedstawione przez prasę zajścia miały miejsce. To jest poseł, który nie potrafił do tej pory złożyć oświadczenia majątkowego, który wszedł do Sejmu na plecach zmarłej posłanki. Dziękuję bardzo. Pani poseł.